Witam Was w Przełęczy Jugowskiej. Słuchajcie, jak co rok, można to zobaczyć, końcem marca i początkiem kwietnia, na sam koniec sezonu, jest mało narciarzy, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby zastawić cały stok tyczkami. No i jeździmy jak w każdym roku pod koniec sezonu na tyczkach. Serdecznie Was zapraszamy, bo to jest fajna zabawa. Nie trzeba dobrze jeździć. Od średnio zaawansowanych w górę, czyli tam powiedzmy, już trzeba być w miarę stabilnym na tych nartach i już wtedy warto korzystać z jazdy na tyczkach slalomowych. Jeszcze raz może pokażemy tutaj stok. Zaraz zrobimy tutaj parę takich filmików krótkich z jazdy. Naprawdę każdy może spróbować, a bardzo to pomaga w przyszłej edukacji narciarskiej, w bezpieczeństwie we wszystkim. Także zapraszamy serdecznie, dobra integracja, kłaniam się. Zbliża się połowa kwietnia. Jak co rok o tej porze roku, pod koniec sezonu, jeździmy na tyczkach. Proszę bardzo, jedzie Michał. Jeden tutaj z naszych instruktorów. Zasadnicza różnica jest przede wszystkim taka, że w każdym roku jeździliśmy w krótkich spodenkach, krótkich rękawkach. A w tym roku musieliśmy wskoczyć w zimowe ciuchy, ponieważ no tak właśnie o tej porze roku, w ubiegłym sezonie, było 15 stopni na plusie, nawet do 20 w niektóre dni. Śniegu tyle samo, około metra na stoku, bo to ze śniegiem nie było problemu, bośmy nasypali, ale w tym roku śniegu jest też gdzieś około metra jeszcze, tylko temperatura nie plus 20, a to nasz klient, proszę, tylko temperaturka plus 2 czy plus 3, więc trzeba było wyciągnąć z szafy zimowe ciuchy. I no, zachęcam Was do tego, żebyście przyjeżdżali tutaj koniec marca, początek kwietnia i wtedy mało ludzi jest na stoku i możemy sobie, proszę bardzo, cały stok zająć. Fajnie się bawić, zapraszamy. Jugów Park, zbliża się połowa kwietnia, a u nas dalej pełno śniegu. Jedzie nasz instruktor, Rysiu. Elegancko. Nasz uczeń. Szkolimy go jeździć na tyczkach. Każdy, kto przyjedzie, wyszkolimy go na zawodnika. O, cholera! I niestety, wypadek mały.